Może pan zrobić coś takiego, co pan teraz zrobił. Nie ma pan przyciśniętego hamulca i nie ma pan zaciągniętego ręczny. Samochód jest zostawiony samopas. Jeżeli pan chce zdjąć nogę z hamulca, musi pan zaciągnąć ręczny. Samochód nie może być pozostawiony samemu sobie. Musi pan mieć zawsze całkowitą kontrolę nad nim. I teraz sobie poopóźniamy hamowanie, jak zachować się. Następny bieg, ciągniemy do 1400, góra 1600 obrotów. Gaz, 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 jedziemy, jedziemy. Nie jedziemy, jedziemy. Teraz tematem tej lekcji jest opanowanie hamowania i opanowanie pojazdu. Czyli o znakach będziemy mówili później. Dojeżdżamy do skrzyżowania, noga z gazu, przekładamy nad hamulec, czekamy, jeszcze zdążymy, jeszcze, już nie i gaz. I teraz pan wie, w którym momencie trzeba odpuścić, prawda? Będziemy mieli czerwone światło, opóźnimy sobie hamowanie przed tym pojazdem. I jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy, mamy dużo miejsca, jeszcze jedziemy i teraz trochę mocniej i odpuszczamy, odpuszczamy, żeby pasażerowie nie odczuli tego hamowania, sprzęgło do końca i jeszcze raz. No trafiliśmy na taki samochód, który się przed nami, który się wozi, więc nie miał pan możliwości przećwiczenia sobie hamowania.